Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ja, MC, oto przedstawi czwarty odcinek z gry Serious Sam. Cztery. Czwarta część gry? Czwarty odcinek. Super. Okej. Okay. Jak pamiętacie, skończyliśmy ostatnio poziom, który nazywał się Cztery Jeźdźcy Apokalipsy i następny poziom są to Bramy Piekieł. Ja widziałem 30 milionów punktów, co jest całkiem sporo. I co zrobiliśmy w poprzednim odcinku? W poprzednim odcinku pokonaliśmy Gnuma, w drugim odcinku pokonaliśmy Metalowego Węża, który nie miał takiej specyficznej nazwy. I w naszym arsenale znajduje się karabin i znajduje się wyrzutnie rakiet, także jest całkiem spoko. Yes, sir. Run, okej. Okay. Troszkę. No widzicie, tu jest ten gnom, którego zabiliśmy. Krótko mówiąc, trochę poszprałem. Ustawiłem takie wyścigi gry i się wydaje, że gra trochę lepiej działa. Mogę wam w sumie pokazać, jak mam to wszystko ustawione. Mam DirectX 11 zamiast Vulkana bądź 12, ponieważ to najlepiej mi działa, krótko mówiąc. Rendering 1080p. Anti-aliasing raz, dwa i wydajności mam wszystko na średnie ustawienie. Jeżeli chcecie specyfikację mojego komputera, macie ją w informacjach na moim kanale, także zapraszam tam. A my aktualnie kontynuujemy. To jest pierwszy odcinek, który nagrywam nie pod rząd, czyli już te trzy odcinki, które były nagrane, zostały wrzucone. I powiem wam, że odzew jest bardzo miły. Dziękuję bardzo za komentarze. Zostanie zaspoilerowana City Boss, to jest fajne. I jeszcze coś chciałem powiedzieć, zanim zaczniemy w ogóle cokolwiek. Dowiedziałem się na Steamie i też w komentarzu. Zostało mi powiedziane przez użytkownika, macie teraz komentarz na ekranie, że jest to prequel do trójki. I jeżeli jest to prequel do trójki, to dlaczego tutaj Jones nie żyje? Jak Jones i Rodriguez umierają w trójce? Może się dowiemy, może czas się bije, może czas minie, czas cofnie. Zobaczymy. Lecimy. Poziom nazywa się Bramy Piekieł. No i ja widzę, czemu to poziom nazywa się Bramy Piekieł. Czym wy jesteście? Guys, 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 guys. Guys, czym wy jesteście? Stop, 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 stop. Okej, czym wy jesteście? Kosmiczna mumia i Gnum oczywiście. 3000 HP, o mój Boże. Nieźle. Kosmiczna mumia, okej. Okej, kolejny nowy przeciwnik. To jest ten sam poziom, który graliśmy przed chwilą, tylko że przed chwilą wybuchł wulkan i wszędzie jest totalny Armageddon. Powiem wam, że to wygląda naprawdę bardzo ładnie. Prześlicznie wręcz to wygląda. Nie ma co. Okej, lecimy. Możemy tu przejść? Nie. Gdzie musimy iść? Gro? Tam musimy iść. Okej, na tą stronę. Okej. A co mamy tutaj dookoła? Nie ma nic. Ciężko się pochować, bo wszędzie jest ogień, wszystko wygląda tak samo. Tak, musimy tędy przejść, mamy Sam, it's getting mighty toasty over here. Hurry up. Spieszę się, wiesz? Ja też bym nie chciał spłonąć, ani trochę. Tędy musimy mieć wtedy gnoj tutaj u góry. Już ja spróbuję zdjąć z tego. Zajebiście trafiam, jak widzicie. Au, au, au. Nie mam czego. Au, tutaj dostałem, okej. Okay. Także dziękuję za bardzo pozytywny odzew tej serii. Mam nadzieję, że będzie wam się dalej ona podobać. Bo mi aktualnie gra się oczywiście podoba. Jak mam się nie podobać Seriusom? Za najlepsza gra, jaka powstała kiedykolwiek. Seria gier. Dobra, panowie, panowie, spokojnie, spokój, spokój, tylko spokój nas uratuje. Zobaczcie, co się dzieje dookoła. Na pewno tym się przejmujecie, że ja tu jestem. Ja na waszym miejscu też uciekam, no ale. Wow, shit. Bo szczerze, to, co się tutaj dzieje, to nie jest sprawka wasza, tylko tak naprawdę nasza, więc musicie wybaczyć. Okej. Sam, I would like to study the effect of extreme temperatures on the enemy forces. Study. Perhaps you could assist me by collecting some tissue samples from scorched extraterrestrials. So I'm running from an exploding volcano, and you want me to help with your science experiment? If it makes you feel any better, I will reward you with an upgrade for your rocket launcher. One of my Ooh. own design. Seems reasonable. Okej, nowy cel opcjonalny, 0 na 5. Zbierz 5 próbek, okej. Ale z tych kosmitów, tak? Polądy się dobrze zrozumiałem. I dostanę upgrade do mojej rakietnicy. Hell yeah, ja jestem za. Pokażcie mi ją jeszcze raz. No mam tylko 6 pocisków, czyli to uzupełnić. Okej, ja mam ciebie zabrać próbkę. Ja mam ciebie zabrać próbkę. Wait, 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 guys, time out, poczekajcie. Misja. Byłem piekiel, zbierz 5 próbek spalonych opcji dla profesora. Nagada wiele rakiet. Wiele rakiet po prostu? Okej.
Fajnie, jeżeli mi się wydaje, że będzie. Nic tu nie widzę. Jestem na dupie. Boże święty. No i też... No i też przeklinam tych protestów, ponieważ to jest Sirius Sam. Jak można tutaj nie przeklinać? Ja można być człowiekiem wulgarnym. Nawet trzeba, to jest skazane, panie i panowie. Boże, to jest na razie mój ulubiony poziom, jak do tej pory. Przez to ja wszystko się bawię, przez to wszystko wygląda. Jest super. Intruder! Oh god. Aj, panowie. Okej, nie wiem co z tymi próbkami, nie wiem czy mam gdzieś... A, tutaj na przykład mam coś. Ciepłytkie i kruche, okej. A, żeby to zaznaczone, okej. Ciężą, że nie wiem, zabijać, czy nie wiem, tych spalonych, czy coś. Okej, mam znalezione, to się mam pokazane, więc spoko. Muzyka to jest zajebista. Muzyka teraz przypomniała mi o God of War, w sensie... Załóżmy, że walczymy z Hadesem i wszędzie się pali, jest taka muzyka właśnie przed chwilą. Takie mam wspominki, muszę powiedzieć. Co my tu mamy? Snajperka, o samo nie nic nie powiedział. Ciekawe to jest bardzo. Ciekawe, jak ta snajperka działa? Czy to tylko tak? Nic więcej? Trochę ścina jak snajperki się używa. Bez sensu. O, a jak to idy? Hello. Oh shit! Dude! Kill those scorps! Nowonarodzony Arachnoid. Okej. Okej, muszę stwierdzić, że Arachnoid wygląda ciekawie. Ciekawe, czy może mu kiedyś kan skręcić, tak w trójce. Scorp buddies! Scorp buddies, what? Ciekawe, czy mogę gdzieś tu przejść, skoro pozwolę tutaj wejść na górę. Ała, te kuźwa. Ach, nie będzie ból w dupie! Jezus Maria. Dawaj go w głowę. 4 strzały w głowę z tego. Okej, niech on strzeli, bo ja chcę protestować, czy mogę mu skręcić kark. Nie mogę, okej. Szkoda. Wypadł. Dobra, strzał go z shotguna i zabijał to, więc spoko. Wow! Mój Boże, czemu się da tego fowu wyłączyć? Taka fajna miniatura by to była. No i szukamy dalej części. Musimy je wszystkie znaleźć na naszego profesorka, bo ja chcę ten upgrade do mojej rakietnicy. Byłoby naprawdę bardzo miło. Dobra, ten karabin snajperski zebraliśmy, także on jakoś się nie martwię. Ja się martwię właśnie kuźwa o na przykład te arachnoidy głupie. Ja zrobię tych ciemników po prostu po razy dać rozwoju kiedyś, no nie? Znaczy w starych częściach sobie już sama, więc... kolejna część, super. Słyszałem dźwięk pająka z już sama, czyli bardzo mi się to nie podoba. To chyba jest dźwięk teraz tych, z Arachnoidów jest. O, Jezus Maria, co tam się dzieje? Czy wy to widzicie? Okej. Zihajta! Dobrze. Krótko z wami. O, traf sam! Jezu, prosto w głowę mu! Sam! Dobrze. Patrzę się, że ogarnąłem tą grę, że ona działa lepiej. Ale wygląda lepiej, tak mi się zdaje, to jest bardzo ciekawe. Oh, fuck my life! Dobra, udało mi się trafić jakimś cudem. Bardzo dobrze zresztą. To nie mają w środku, przecież w serce muszę mi strzelać? Tak to wyglądało, zobaczcie. Nie wiem, czy w głowę, czy w serce muszę mi strzelać, ale wiem, że tacy życie i to w gwałtownym tempie. Bardzo niedobrze, okej. No tak jeszcze Tiger żyje. Jones oczywiście nie żyje. Niestety. Mamy się tam, ale możemy się zajrzeć tutaj jeszcze. Tu jest przykład tak, no i mogę do jego podejść po cichu. Chodźcie! Ale podszedłem, okej, czyli da się. Spoko. Przyjemnie. Co my tu mamy? Pancerzyk. Ukryty, niby nie ukryty. Rany boskie. Wygląda jak piekło, naprawdę. Co się stało po wybuchu wulkanu? Jakby wulkan wybuchł, to zaczęłaby płynąć lawa w gwałtownym tempie. No, nie wiem, jak popłynęła, widzicie, dalej tam wybucha coś. Ale to wszystko byłoby zalane, nie tylko część. No nie, to mi się zdaje przynajmniej. Nie wiem ile w tym jest. O, mogę wejść, może być coś. Trochę do tyłu rzucił. Ok.
unikająca po prostu umiera, no spoko. Ludzie od tyłu rzucają, mój Boże. Halo? Przepraszam. Dobra. Dude. Oni chodzą przez ten ogień, nie mogę ich dojwać. I cisza i spokój. Gadżet, okej, mam serum gniewu. Zakięcie czasu. Chcesz coś zrobić to jeszcze raz? Weźmy sobie serum gniewu tutaj. Zamontuję. Boże, na razie główną bronią byłem tutaj shotgun i dwójka, nie? Także. Aż dziwnie. Myślę, że tego po prostu ja tylko tak gram. Ten arachnoid będzie cyniką. Come on! Show me what you got! Come on, guys! Dobranoc, dobranoc. O Jezu, po prostu mogę gdzieś sobie sami też. O! That's Big Daddy! Big Daddy Arachnoid! Paru. Isn't that a good thing? But we were score buddies. Oh. Okej, to był dorosły Arachnoid. I powiem wam, że on wygląda niesamowicie, on wygląda zajebiście. On wygląda taki po prostu wojownik, cały mechaniczny. On wygląda po prostu jak zwierzę, jak kosmita. On? Jak wojownik. Super, 600 HP. Nie tylko ja jedynie z dystansu, uważaj na ich żądło, dokładnie. Trzeba uważać. Nieźle, powiem wam szczerze, że... Ten Arachnoid bardzo mi się podoba. Podoba mi się bardziej niż w starszych wersjach. Tu na przykład wyglądał gorzej moim zdaniem. Co ja tu mogę? Lewy alt. Przełączę używanie dwóch broni. What? Ale nie mogę, ja mogę tylko tak. O. Inaczej jeszcze nie mogę jeszcze. Zakładam, że będę mógł, ale na razie nie mogę. Ok, zmienię z powrotem na moją ulubioną broń, czyli shotguna. Dostaję minigana, to dopiero się będzie działo. Ale to chyba jeszcze. Uwolnię, żebyśmy dostali minigana tak po prostu. Z tego co ja widzę, dostajemy po kolei, chociaż sobie biegamy na końcu, więc... Możemy dostać w sumie cokolwiek, więc... To jest bardzo ciekawe. O! Zła dzielnica! Jesus Christ! Jesus Christ! No motherfucker! Czemu nie wyskoczyła mi opcja? Dlatego, że przeładowywałem shotguna. Tak też mogło być. Okej, tu jest ciemno, mi to nie podoba ani trochę. Boże święty, oni są przerażający, naprawdę. Wow! A to wygląda tak super. Przezajebiście, o, zła dzielnica, o, jeszcze więcej opie. Kuźwa, bardzo zła dzielnica, jestem na otwartym terenie. O, już nie wiem, co robić. Tak jest, o, jeszcze wampiry, nie zauważyłem ich. Nie zauważyłem go w ogóle. Co tu się dzieje? Nic nie widzę! Jest ciemno i jest za dużo! Uwielbiam takie akcje! Uwielbiam więcej! Wy! Super! Dzień dobry? A ty strzelam w dół, bo był źle ustawiony. Oj, Kro Team! O, jak ja zrobię film podsumowujący, jak się ta część ma do innych części. To będzie z wami krucho. Będzie z wami krucho, ale nie, to nie jest zła część. Gesia będzie przyjemnie, feeling będzie niesamowity. Odrzut, ta moc, którą się strzela. Uwaga, zaraz zaprezentuję. Uwaga. No jak tego nie lubić? Pięknie. Czy coś tutaj mamy? To możemy wejść na kurę, bardzo przyjemnie. O, i tu mamy kolejną kończynę. Cheeseburger. Dobra, o Boże, to jest ciemno. Nie mam latarki, w tym samej trójce mieliśmy latarkę. Nie wiem, pod którym guzikiem, ale mieliśmy. Pod F chyba mieliśmy nawet, pod flashlight, no to mi się zdaje. Musiałbym to sprawdzić. Coś tutaj pominęliśmy, nie wiem, czy w ogóle... No, wiem, że idziemy w drugą stronę, bo mi pokazuje ta gra, ale... żebyśmy nie pominęli niczego takiego szczególnego, ważnego. Oho, teraz... Okej. Pają z Team Fortressa. Ej! Dude! Calm down! Ile ma HP? Co za koleś? Ile ma życia? Nie wiem, czy tak jest tylko, że... Wiecie, takie minibossa zrobić, czy on faktycznie będzie miał tyle życia. Aha, fuck!
Wiążę mocniej, żeby nie olubiłem szutka na tej grze. The moron who burns twice as bright dies twice as fast. Dokładnie tak. Drakoński piroman, 310 HP. Okej, okay. Pan Grybasek, nie ma co. Kolejny będzie mi nowy. Tak. Jego odzywki są perfekcyjne, one-linery tak zwane. Niesamowite są. Okej, okay. Co my tutaj mamy dalej? Tu mamy coś schowane, czy mamy po prostu kontynuację poziomu? Tak, na razie kontynuację. To my dalej kończymy. But I'm having such a nice barbecue. O nie! O! Gdzie ja jestem? Ja chcę wyjść. O, pancerz ukryty. Super. Nie wiedziałem w ogóle, co cokolwiek będzie. No dobra. Ten się wychodzi, okej. Okay. Dzięki, gro. Zobaczmy. A odbiłem się w ogóle od lawy, co się nie stało. To wszystko jest bardzo podejrzane, no nic. Ominąłem chyba starze tego poziomu, tym się staje, ale nie wiem, może mi się faktycznie zdaje. Strzał jak to idę po raz kolejny. Nie wiem, czy one wiedzą, gdzie ja jestem. O, okej, okay. Ta sotoła tam strzela tym dziadostym, więc lepiej tam się nie zbliżać. Nie wiem, czy nawet wtedy... Co się stało? Aha, ten mi daje strzelę. On dolatuje to? A nie, ten gościu tutaj jest po prostu, okej. Okay. Chodź, typie. Nie, on ma sporo życia. On ma naprawdę sporo życia. No, palu, wybuch. Au! Czy tu jest ten koleś faktycznie? Jest. Przeładować. No cóż. Gdzie on jest? Jest. O, przyjechał tu do mnie. Nieźle, ciekawie. Powinien jeszcze wybuchać w sumie takim okiem, jak ginie. No ale nic, okej. Okay. Wow, czy to można przejść gdzieś? Ale to wygląda pięknie, naprawdę. Musicie przyznać, że to wygląda przepięknie. Seriusa nikt nie był grą, która, wiecie, urzekała widokiem. Ale my god! Krotu się postarał. Mały krząg. Bo mi się zakrząkło gardle. Ciekawe, czy możemy sobie popalić z tobą. Mamy tylko trampki. I możemy. Okej, okay, no to było oczywiste raczej. A ja jestem na tyle głupi, żeby to sprawdzić. Dobra, panie Arachnoid. Jak widzicie, dostaję wiele obrażeń, to jak nigdy nie laguje. Podejrzane bardzo, prawda? Okej, okay, idziemy, w którym mamy iść. Mamy życie, przyda się w Nebari. Kolejnego Arachnoida słyszałem. Taki dźwięk, jak te Arachnoidy wydają, to był jak pająki wychodziły w Trójce. Tak mi się zdaje. Albo to jest taki sam dźwięk Arachnoidu jak w Trójce. To jest kwestia spójna. I trzeba by to było sprawdzić. Jak najbardziej. Okej, okay, nie jest źle z tym okiem. Ja nie miałem aż tak, jakbym myślał, że będzie miał iść. Okej, gdzie są te mumie? Dobra, tutaj. Jeszcze jeden arachnoid. Au, au, au. To jest niebezpieczny teren. Uj, dałeś mi rzeczy, bardzo fajnie. O, tu jest duży! Dobra, bij go w głowę, to nie musimy atakować. Tak jest. Ej, w ogóle... śmieszna sprawa, wam powiem. Ponieważ teraz jest taki down moment. W Sims sobie Trójce, były te arachnoidy i była na drugim poziomie, z tego co pamiętam, była walka z właśnie tym czupanym dużym arachnoidem jako miniboss, czy tam, no miniboss w sumie. Nie, boss. To zawsze wydawało mi się, że jak strzelam mu w głowę, to zadaje więcej obrażeń. I tak jest teraz. Przysięgam, że tak było. What's your status, Sam? I'm on fire! Okay. I got your order of crispy fried alien ready to go. Tak jest. But I didn't... Oh, I see. Haha, how entertaining. Really? Nein, your humor is incomprehensible, bordering on deranged. But I will have your reward waiting for you at HQ. I'd be offended, but I like rewards. Wait. Te cztery! Yes! 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 I teraz się zacznie zabawa. Dobrze. Te cztery to jest fajna sprawa. Te cztery można zacząć przeciwników i to różnej masy. Knuła można zacząć te cztery. Scrapjacka można zacząć te cztery. Dużo osób można zacząć te cztery, krótko mówiąc. Bardzo dużo. U siebie. Stały czekał, czy człowiek. No w sumie człowiek. Niby kosmita, ale człowiek. Nie mogę trafić. O, dobra, cyk. Cyk.
Dobrze. Ups, to są bombiarze. Trzeba się ruszać. Trzeba się ruszać. To będzie lipa. Na środku jeszcze jest ogień. Jak będę ich nazywał? Będzie prościej i szybciej. Dobra, git. Tu możemy się przedostać dalej. Tu możemy coś otworzyć. Tu możemy coś otworzyć. Okej. Okay. Ja ustawię sobie, pozwolę. 4. Proszę bardzo. 1. 2. 3. I 4. Uwaga, testujemy. Prześlicznie. Co? My mamy tu poukrywane życie. Z tej strony. O nie, słyszałem, jak to się pojawiło. Znowu. Będę sobie uzupełnić to, co trzeba. Mamy tylko 10, dokładnie. 10 mamy za każdym razem. Okej, okay, zresztą się będziemy bawić jak najbardziej, bo to jest bardzo fajna sprawa. Tutaj teraz. Halo, ja bym to chciał. Co w ogóle jakieś worki? Bym to chciał. Dziękuję. Nie, mamy iść dalej tutaj, ale jeszcze jedne drzwi wysadziłem. Tutaj i tu jeszcze wysadziłem drzwi, nie? A tu nic nie ma. Bez sensu sobie wysadzałem, no cóż. A jak mieliśmy nieskończoną amunicję, to co tam? Trzeba? To już jest schowane z tyłu, bo to jest dalsza droga. Okej, okay, tu chyba już się podziała mój. Już od razu poszła dwójki. Super, że kręcam to z tą dwójką, ale jest tak przyjemny filmik tego. Tak po prostu super to. Nie da się tego nie lubić. Au, fucking hell. Zdychaj. Dobra. O, ty jeszcze tu jesteś, ja zauważyłem cię. Dzień dobry. Panu. Super. Syk. Co my tu mamy? Po prostu skrót? Nie, tu mamy skrzynkę C4. Jest więcej w sumie? Czy po prostu skrzynka tutaj bliżej? O. Chyba tak, chyba mam skrzynkę bliżej, no spoko. Czy ten gość się tutaj atakował? Czy tutaj są? Nie, chyba nie, ale zobacz, dostałem dawie czymś. Nie wiem, czy od tego typa, który jest tu lata, czy... A, od ciebie! Okej. Okay. Wszystko jasne, dobra. Chyba to może, żeby się nie pogubić, otwierajmy teraz po kolei te drzwi. Nie wiem, w którą stronę w sumie dalej. O, pancerzyk. Bardzo miło. Okej, okay, nie ma zasadzki. To dobrze. Albo jednak jest, wampirowa zasadzka. Chodź tam. Pięknie. 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 Dobrze. Kolejnego. I kolejnego. I kolejnego. I kolejnego. Dobrze. Prześlicznie. Wszyscy nie, jeszcze nie. Tutaj jest typ. Chodź tu. To tych filarach nie są, bardzo fajnie to wygląda. Dobra, trochę dalej jest tam, więc idziemy tutaj. A, taka dostałem, no ale... Ale trudno. Coś tam tomboy to... Całkiem sporo. Oh, hey guys! A czemu wy się nie spicie tu, gdzie ja jestem? Halo! Idźcie gnali stąd! Jezus Maria! Ale sypu się narobiło! Widzenia? Tyle, pokażę wam, czego się nauczyłem, ale już ich zabiłem. Bo powtarzałem sobie dwa pierwsze poziomy, żeby sprawdzić, jak to działa ogólnie. I wam pokażę, jak znajdziemy takiego gnaja. Możemy mu wyrywać oko na tym po prostu etapie. Dużemu nie możemy, ale samcowi jak najbardziej możemy. No to wygląda jak coś, co mógłbym zebrać, nie? Ale to nie jest to, co chciałbym zebrać. Bo chciałbym zebrać, wiecie, snajperka, wrzutniarkę, tak, chciałbym to zebrać, nie? Tutaj, umiejkę, ale jest tak mało umiejek w tej grze, to jest piąty poziom. No cóż, mówi się trudno. Kenny, what's your status? Running, sir! Okej, czy ja nie pominąłem przypadkiem... nie, to otworzyłem kolejne drzwi, dobra. Zaczynam się gubić. Mamy tu skrzyneczkę, mamy wielką arenę z tego, co ja widzę, nie? Podoba mi się to nie trochę. Co mam tu na dole? Mamy... Ja mam tylko po prostu kraty, okej. Okay. Okej, okay, spoko. Hop. Bum. Co nas czeka? O, live! Superowa. Szósty nasz live. Myśmy potrzebowali. Mega fajna sprawa. Dobra, to idziemy teraz na arenę? Dobrze rozumiem? Mamy tutaj zejść? Tak. Dobrze, sprawdźmy, co nas tu czeka. Jeżeli... No, miałem mówić, jeżeli cokolwiek, oczywiście, że nas tutaj coś czeka. Jojko, tutaj, dobra. Po kolei, panowie, po kolei. Mi się nie spieszy, a wam?
On chyba też nie, więc możemy się dogadać. Syk. Skaczemy i mordujemy. Witamy w Sirius Samie. Każdy panek obejdzie. Coś tu jest? Coś się kryje? Nie, to są naboje. Naboje moim przyjacielem. Dobrze. Ja czekam na mojego kochanego minigana. Laser gun, devastatora, w ogóle devastator będzie piękna sprawa. Tylko jest mało amunicji do wszystkiego tutaj, więc ja wolę z shotgunów i dwójki, bo do nich amunicja jest co chwila praktycznie. Nie muszę się martwić, nie? No, amunicja do strzelby, tutaj. Może bym używał innej broni wcześniej, gdyby się pojawiała część amunicja. Miałem pojęcia! Stranger danger! Okej? Okay. Raz. Dawajcie mi tatuśka, który będzie to jest będzie. Co? Przeżyłeś? Wow, 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 wow. Dobra noc. Jest tatuś, jest i dali. Oh god. Nie ma jest więcej chyba jak na razie. Tak, będziemy mogli robić rzeczy wręcz, ja już to widzę. Oh god. Ojej. Jedna rakieta i ty padasz, ojej. Co ja mam ci powiedzieć? Oj, co było? Vampir w takim miejscu? O, not good, very not good. Oh god, damn it, very not good. Bardzo sobie miejsce, bo to jest mało w sumie przestrzeni otwartej, nie? Jest... Bardzo słabo. Dobra. Ja strzela, po prostu jak jest jakaś wampira, to strzela na oślep. Chyba kolejny leży. Ja nie pożyli, gdzie lecą po prostu czasami. To jest ciężko w ogóle zobaczyć. W pewnym momencie. Aaaa! Dostaw mnie! Niech tu jest! Kolejny mi tutaj wampir wjechał na łeb. Zjaba w sumie. Ja czuję, że wielu mam na hita już, tylko po prostu... Jezu, ile ich tu jest, ale mi jadą. Nie mogę się połapać po prostu. Dobra, po kolei czyścimy. Nieźle. Przyjdę teraz na oślep i kogoś zabijam, więc spoko. Reptilian jeszcze. Aldulian, no, zielony. Pomocy z tymi... O! Nie? Jeszcze kolejny! Chodź się napieprzać! Czy to jest bliska? Aby tak mi się wydawało. Jeszcze jakiś wampira słyszę? Ale widzę! Już? O, to było ciężkie. Mogę użyć tego. C4 na tym Aldurianie, ale tego nie zrobiłem. Trudno. Idziemy po życie dla nas. Sam, hurry up. It's hot enough to fry an egg on the hood. All right. Damn woman. Now you made me think of breakfast again. O, umiejka. Yes! Sukces. Damn woman. Okej, co byśmy chcieli? Trzymaj dwie sztuki broni obojętnej w każdej ręce. Dwie sztuki broni dwuręcznej, przepraszam. Dwuręcznej, na przykład shotguny, tak? Broni ciężkiej w każdym razie. Dwa minigany będziemy mogli mieć. Przodowanie się przemiennie jara, szczerze, przodowanie w trakcie sprintu nie jara mnie to. Jak to wykupujemy, to będziemy mogli potem to i potem różne rodzaje broni. O, czyli będziemy mogli mieć minigana na przykład i... Nie wiem, brzydki jakiet. Do tego typu. No, to będzie bardzo ciekawe. Czyli w Stace mam ogólnie szybkość ostrzału przy ładowaniu, tak? Zyskaj. Pisze po prostu odporność na obrażenia obszarowe i zadawaj większe obrażenia, jak ty masz mało zdrowia. Okej, czyli to ogólnie takie do damage'u i do broni w ogóle. Z prawej strony mamy ogólnie na pewnie witalność naszą, nie? Zwiększa dystans, w którym możesz zainicjować atak wręcz, okej. Okay. Wykonaj ataki, no właśnie, nie wygrać, no to byłoby fajne. Zadanie tu wręcz cię leczy. Ja bardzo bym chciał to przetestować, to ja bym chciał iść dwoma ścieżkami. Czekam na to, ale czekam też na to. Na te dwa. Także wezmę teraz to. Mam nadzieję, że to opłaci w przyszłości.
Jestem ciekaw, czy są jakieś po prostu te punkty umiejętności do zrobienia, które pewnie pominąłem, bo na każdym poziomie, to mi się zdaje, że powinien być jedna taka skrzynka. Nie wiem, może się mylę, może gadam głupoty. Możliwe, że gadam głupoty. Możliwe, że jest idealna ilość, która powinna być, nie? Dobra, typie, chodź tu. On umarł? Nie umarł, ale dostał. Teraz umarł, okej. Wow, wow, wow. A tak więc mnie leczy, no o dwa, wow. Się opacało wziąć faktycznie. Chodź tu, typie. Ty też, chodź tu. O dwa mnie leczy, to nie jest jakieś niebie, niesamowite, nie? Boże, co się dzieje? Oj, jest dużo stypu tutaj, nie ma co. Ale trafiłem go, no spoko. Trzeba wiedzieć po jakim ataku, po jakiej broni oni padają, no nie? I po ilu razach po prostu. Trzeba to wiedzieć. Rybę rozwaliłem na kawałki. To twardy ten, że mogą z każdej strony zaatakować. Tylko typa znowu słyszę i nawet widzę. Gdzie uciekasz? Nie ma takiej opcji nawet. Okej, okay, mumie. Dobra, noc mumią. Drzwi są zamknięte. No, tough shit. To trzeba je otworzyć, albo się tam jakoś dostać po prostu. Bo tam są fajne rzeczy. Z tego co ja chyba widziałem. Też nie, w sumie nie. Nie ma tam nic. A przynajmniej ja nic nie widzę. Stąd też nie dostaniemy. Nie wiem, gdzie mam iść. Znaczy wiem, gdzie mam iść, ale tam mamy jeszcze do zrobienia części ciała i będziemy mieli wszystkie. Ciekawe, jakiego dostajemy upgrade'a. Mam nadzieję, że jakiegoś spoko. Nie byliśmy blisko śmierci na tym poziomie jeszcze. To mnie bardzo cieszy. Tak powinien być cały czas. Jakiś ołtarz, na którym kompletnie nic nie ma. No spoko. Ja słyszałem, no i dalej nie widzę. To jest, nie wiem, może mam jest psychiczny, nie wiem. Bardzo możliwe. Life kolejny. To mamy 7. Możemy się leczyć, a leczyć. I ostatnia część. Ponowna sensacja. Wracaj do samochodu. Tutaj samochód, to auto by się przegrzało. Ale okej. Okay. Jeżeli działa, to działa, no nie? To wygląda jak arena. No don't get me wrong, ale to wygląda jak arena. Wejdźcie na arena. No dobra, sprawdźmy. Still running. Everything's coming down. Had to take a detour. Detour? Kenny, co ty kombinujesz? Kenny, you okay? Kenny. I'm pinned, sir. Can't get out. Could use help. Gdzie ty jesteś? Okej. Ocal Kenny'ego. No dobra, idę, odchodzę. Ale przez co albo przez kogo jesteś przygwożdżony? Potrzebuję informacji. Nie wiem, co ja się tutaj pakuję. Over here, sir. What happened to you? I got trapped under the statue of Uranus. That doesn't look like my. Let's not go there. You're right. I can do better. Thanks, kid. Now come on. We need to keep moving. Sam jest silny. Wow. Znaczy, biega z miniganem, więc. I'll do my best. Oj, ma teraz broń, wow. Dotrzyj do Hellfire. Hellfire tam dookoła. Dobry żart. O, Kenny się uczy, patrzcie na to. Nie idzie mu jeszcze najlepiej, ale on się uczy. Dobra, poświęcę trochę życia, ale wam pokażę, o co mi chodzi. Patrzcie, i cygi pognałem. Piękne. Ja mówię, że możemy mu oko wyjwać, chodziło mi, że możemy mu po prostu zrobić atak wręcz. Sorry. Jeżeli napisał w komentarzach już, to... I'm sorry. Ogarnąłem. Pan pisze. Ty też. Nie trafiłem go chyba. No nie, to się nie trafiłem, ale numer. I can actually see the lava now. Looks dangerous. Yeah. Oh, really? Gdzie tam ty? Tutaj. Fajnie, że... Nie, słyszałem właśnie Claire'a, zastanawiałem się, co się dzieje. Claire w lawie.
fajnie, że niektórzy przeciwnicy do was przylatują. Na przykład ten gościu z pracakiem. Ten piroman, krótko mówiąc, jak on się nazywa? Piroman, dokładnie. Drakoński piroman i na przykład wampiry też przylatują do was. By the way, this type of situation, perfect for fire-based one-liners. Go ahead, give it a shot. But what if I fail? Will you fire me? No, of course not. I see what you're doing. Well played. Dobrze, brawo, Kenny. Jestem z ciebie dumny. Bo Hellfire jest na tą stronę, ale mamy Hellfire też w tą stronę. No bo tu nic nie ma. Dobra, czy będzie walka jakaś? To się wydaje dziwny taki poziom po prostu ucieczkowy. No co będzie strzałem. Wydaje się być podejrzane. Okay, firing up the engine. Clock is ticking and melting. The metaphorical clock is actually melting. Topi się. Mówiłem, że to auto nie wytrzymałoby takich temperaturze, ile ich jest. Powinien się lepiej zadać, dokładnie. Pamięta się jeszcze. Oni zachowują mimo wszystko życie tych przeciwników, tych kosmitów ze starej gier. Co jest bardzo fajne, bo człowiek wchodzi i wie, czego ma uczyć, żeby sobie poradzić. Crow Team, brawo, jestem z was dumny. To mówię, ja to ją dziwię, bo ja mogę nawet w tył rzucić, no nie? A nie są tak groźne, jak widzicie. Reloading, dobrze, Kenny. Auć, ja tak jesteś nieśmiertelny, więc... Ja to powiedzieć szczerze, nie muszę cię najratować. Nie mam po co. W sensu było fajnie, bo musieliśmy podnosić też kompany, no nie? Faktycznie. A masz? Kenny, szło ci dobrze przed chwilą. Czemu ci już nie idzie? To są zakietnicy. Ty. Chyba jest ich dwóch, albo nawet więcej. Więcej. Znacznie więcej! What? Co to było? Co to było? Nie wiem, czy odkryłem nawet. Czy jak tego w sposób wlazło? Czy coś nie stało? A wampiry są niebezpieczne w grupach. Bardzo niebezpieczne są wampiry w grupach. Nie, czy nie stało? Czy ja mogę wykonać w atak wręcz? Chyba nie. Powątpiłam zresztą. What? I'm confused. I am confusion, naprawdę. Widziałem też na internecie, że ludzie stają się ocenić seriusa pod względem strzelanek, historii, fabuły. Mam radę, don't. Seriusa w ten zbiar się wchodzi, morduje, wychodzi, nic więcej. Nie powinien nikogo interesować nic innego, tylko po prostu bezmyślna, bezmózgowa zabawa w mordowanie przeciwników. Tyle, naprawdę nic więcej. Jesteśmy widzieliśmy ten, i się wchodzi na turystę i po prostu się morduje, nic więcej. Kenny wampira zabił. Super. Bardzo mu skrzynkę strzelę i nie żałem go w ogóle, no ale... tu mamy coś jeszcze. O nie. Czy ja mogę was załatwić C4, tak całkowicie szczerze? O! I plum! Super. Gdzie on jest ten drugi? Tutaj. Super. Nie trafiłem w niego, nie przylepiło się do niego. Ale i tak wyszło. No, czyli dostanę staje, nie? Też staje. Cyk! Super. A macie. To nie trafiło tak jak miało, no ale nieważne. Muszę się nauczyć tym jeszcze rzucać. Ty nie powtarzasz się, to mi się zdaje. To jest nie okej. Mogliśmy już zabrać do Hellfire, ale w sumie fajnie mi się strzela. Nie wiem, czy możemy. Naprawdę, nie sprawdzałem, czy możemy iść. Przeciwników, a przeciwników. No, okej. Okay. Mamy pancerz, mamy amunicję. Przyda się jak najbardziej. O, oh, yeah, bra. O, jest Anuta jest! Co to jest? O, to jesteś ty! Poznaję cię! Stójki! Jak nie trafimy na czas, to ona nam zatrzyma, znaczy spowolni czas i zacznie atakować. My god, ale fajnie. I Sanuta jest. Sanuta jest tak dobra. Super jest, uwielbiam po prostu, jest niesamowite. Żegnam panią.
Jezu, chyba to jest za dużo was. Wypad! Venus, Venus, Venus. Gdzie ona jest? Tam. Dobra. O, od czego? What? Chyba, że ona inaczej w tej grze działa. A, ona rzuca kamieniami w nas. O, to gorzej. Chyba, dropnijcie mi życie, please. A, o, nie, 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 nie. Tu jest życie, tu jest życie, tu jest życie. Okay, ona jest bardzo bliska śmierci. Trzeba ją zabić, trzeba ją zabić, no szybko. Gdzie ona jest? Tam. Okej. Okay. Jestem bliski śmierci. Jest życie, jest trochę życie, okej. Okay. Znikaj! Yes! Udało się. One-liner. Abracadabra, lady. See, you're getting the hang of it. To było dobre. Guess I am. Guess you are. Cześć, hey, fire. Jak tam? Get in the car. This place is going to hell. Jones? Didn't make it. Shit. Yep. Let's get out of here before we join in. Wow. Wow. Kości zostały rzucone. Kolejny poziom się nazywa. 35 milionów punktów. Sekret 1 na 10. Oh god. Nie, tu jest sekretów ukrytych. Dobra. To był poziom... piąty to poziom czwarty, przepraszam bardzo. Który nazywał się... Dobry piekieł. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mi ten poziom się strasznie podobał i to jest jak na razie mój ulubiony poziom ze wszystkich. Wygląda zajebiście, czuć się zajebiście na nim, z gorąco, jest super. Ogólnie lawa wygląda pięknie, cały ten glow na niej, światło, wszystko. Wszystko wygląda niesamowicie. Przeciwnicy też bardzo fajnie zrealizowani, mega mi się to podobało. Także następny poziom zaczyna się. Nazywa się Kości zostały rzucone. I ten odcinek zobaczycie następnym razem. Także cóż, trzymajcie się, moje drodzy, na razie, i zapraszam was za kolejne odcinki z Seriusa Ma Czwórki. Trzymajcie się, pa pa!